Zapach Latafa Sheikh Al Shuyuk Luxe Edition, to się tak nazywa. Za 86 zł można kupić. Nie wiem, czy jest dużo reklamowany na YouTube, bo przestałem na to zwracać uwagę, ale wiem, że Latafa chyba opłaciło kilku YouTuberów, bo są recenzje ich innych zapachów. Wiecie, wystarczy wypromować 3 zapachy albo 2, a resztę to ludzie kupią z ciekawości. Żeby się nie zrazić, zawsze płacą za te najlepsze, które im wyszły. Z Latafy, które testowałem, a kupiłem 4 Latafy, jeden okazał się dobry. Właśnie ten, którego reklamowali na YouTubie, to zaraz to się okaże, który. Słuchajcie, zaczniemy od tego. Sheikh Al Shuyuk zainteresował mnie tym, że ma róże w składzie, cynamon, szafran, karmel, wanilię, bursztyn, ambroksan, czyli wszystkie te fajne nuty, które mogą stworzyć elegancki zapach. Niestety on nie przypomina niczego znanego. I nawet te nuty zapachowe mam siknięte na papierek. Słuchajcie, czuć jakąś mieszaninę indyjską, czy tam właśnie arabską. Mieszaninę arabską, taką jak dobrze ktoś powiedział, jak się go spytałem, mój uczeń. On powiedział, że panie Marcinie, to pachnie jak te w toaletach, co się kładzie, żeby ładnie pachniało, ale te tanie. No właśnie, i tak to pachnie. To jest, pachnie tanio, jak mieszanina różnych substancji zapachowych, które nie za bardzo wyszły. Nie jestem w stanie wychwycić pojedynczych niuansów. Jedyne co, to czuć właśnie może coś na styl róży i jakąś słodycz. Nie powiedziałbym, że to jest karmel, a podobno jest. Przytkało mnie trochę po nich. Chyba jestem uczulony na jakąś substancję. Tylko nie wiem, od którego zapachu to się zaczęło. Po prostu po psiknięciu dostałem... Mega zawaliło mi nos. Tak wygląda opakowanie. Kupiłem na promocji właśnie. Ja to kupiłem chyba taniej niż 86 zł. Bo to jest jako special sales. Już nie pamiętam. No wiecie, liczmy, że wydałem z 80 zł. To i tak za dużo. Jeżeli ktoś zna zapachy Tesori di Oriente, to Tesori di Oriente pachnie 2 razy lepiej, a jest 4 razy tańszy. Ty tu chyba płacisz za buteleczkę tylko, która, powiedzmy sobie szczerze, jest mega ciężka. Tą butelką bez problemu byś kogoś zabił. Jakbyś wziął do ręki, to byś jak kamieniem. Tak wygląda. Kiedy mi to przejdzie? Mam nadzieję, że zaraz mi przejdzie, bo brzmi jakbym gadał przez nos. Tak wygląda tutaj. Korek jest w miarę lekki, plastikowy. No i co ja mogę powiedzieć? Jakieś tam tanie arabskie substancje zapachowe, mieszanina czegoś, co mogło być fajne, bo mając w składzie róże, szafran, karmel, cynamon, powinno im wyjść coś kozackiego, a wyszło coś beznadziejnego. Zupełnie nie polecam, żebyście nie tracili kasy. A jak już kupiliście, no to nacięliście się i raczej nie sprzedacie tego za więcej niż 4 dychy, bo serio mówię, że te Sori di Oriente są 2-3 razy lepsze. Taka moja opinia, ale wiecie, nikt mnie nie opłaca i raczej nie będą mnie opłacali, bo mam za małe zasięgi, ale no, zapach jest beznadziejny. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie, a nie zapomnijcie dodać komentarza, jak mieliście już z nim do czynienia. I trzymajcie się. Na razie.